Chodano i Steam tym razem gości na treningu drużyny Wilki Łódzkie. Wilki Łódzkie trenują co? Futbol amerykański. A futbol amerykański to jest, bo wiem, że to jest w Polsce mimo wszystko mało popularna dyscyplina sportu jeszcze w tej chwili. Jeszcze w tej chwili, mogli przybliżyć zakres waszych działań sportowych. Troszkę jeszcze może w stosunku do innych dyscyplin faktycznie nie jest tak popularny, jakbyśmy chcieli, ale z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Jest coraz więcej drużyn, w tej chwili jest już kilka lig ogólnopolskich, jest top liga, najwyższa liga rozgrywkowa, pierwsza liga, w której my występujemy aktualnie. Druga liga, jest jeszcze liga ósemek i dwie ligi juniorów. W sumie w całej Polsce już jest blisko 100 drużyn, także rozwija się to naprawdę w błyskawicznym tempie. No samo to świadczy o tym, że kilka finałów już topligowych, czyli finałów tej najwyższej ligi, było rozgrywanych na Stadionie Narodowym. A czym się różnią te poszczególne ligi między sobą? No to są po prostu kolejne ligi rozgrywkowe, tak? Czyli można awansować do następnej. I najwyższa jest właśnie topliga i tam zwycięzca jest określany mistrzem danej drużyny. Tak jest. No, gramy ze sobą, zdobywamy punkty i w tym roku nie ma od nas z ligi z pierwszej żadnego bezpośredniego awansu. Natomiast pierwsza drużyna, zdaje się, że tylko pierwsza, będzie grała w barażu z ostatnią drużyną z top ligi. W tym roku to jest jedyna możliwość awansu do tej wyższej ligi. A skąd się wzięły Wilki? Bo wy jesteście drużyną nie tylko zawodników łódzkich, ale całego regionu generalnie. Skąd się wzięły Wilki? Nasz kolega, który grał najpierw w Radomiu, ponieważ stamtąd pochodzi, przyjechał do Pabianic, tam teraz mieszka, pracuje. No i tam zaczął otwierać drużynę. W tamtym czasie była w regionie tylko jedna drużyna w Łodzi, Torpedy, która właściwie już wtedy się rozpadała. I tak stworzył drużynę Wilki w Pabianicach. To na początku było kilku chłopaków. Zajęło chwilę czasu, zanim oni się rozkręcili, zorganizowali. Pierwszy sezon wystartowali w tym futbolu właśnie 8-osobowym. W ósemkach, tak? W ósemkach, tak, w lidze ósemek. W następnym sezonie zaczęliśmy, już było nas coraz więcej, zaczęliśmy od drugiej ligi i poszło na tyle dobrze, że po pierwszym sezonie w drugiej lidze od razu awansowaliśmy do pierwszej. No i teraz to już jest nasz drugi sezon w pierwszej. Także generalnie jesteśmy ogólnie świeżą drużyną, tak? Na którym miejscu jesteście? W tej chwili po trzech spotkaniach zajmujemy trzecią pozycję w tabeli w naszej grupie północnej. Generalnie w Pabianicach drużyna powstała. Od ratowania jak gdyby innej drużyny poprzez... Znaczy nie. Ta była złożona zupełnie osobno. Po prostu nie było już wtedy innych alternatyw i ona powstała od początku. I faktycznie powstała w Pabianicach. I na początku nosiliśmy też nazwę Wilki Pabianice. Teraz nadal naszą siedzibą jak gdyby są Pabianice, ale zmieniliśmy nazwę na Wilki Łódzkie, ponieważ jesteśmy w całym regionie łódzkim jedyną drużyną. Zrzeszamy zawodników z różnych miast, bo i z Pabianic, i z Łodzi, i z Aleksandrowa, z Konstantynowa, z Piotrkowa, z Tuszyna. Także dojeżdżają do nas chłopaki z różnych części tego regionu i dlatego stąd pomysł na Wilki Łódzkie. Kto może grać w futbol amerykański? Każdy może grać. No, to kto chce, ale to no, może grać. Domyślam się, że jakieś warunki spełniać trzeba, bo na przykład mogłabym? Są żeńskie drużyny, już nawet dwie w Polsce, więc jak najbardziej. U nas jeszcze nie ma takich możliwości, ale myślimy nad tym też. A tak naprawdę kto może grać? To jest właśnie tak, że ludzie myślą, że trzeba być wielkim i tylko tacy ludzie mogą grać w futbol. Otóż nie. Futbol jest dyscypliną, która potrzebuje bardzo wszechstronnych zawodników. To jest sport wyjątkowo drużynowy. Tam 11 osób na boisku. W jednym czasie każdy musi spełnić jakąś swoją rolę i dokładnie tą rolę musi spełnić, która jest mu powierzona, nic nie może zrobić innego. Stąd potrzebni są zawodnicy mniejsi, zwinniejsi, szybsi, zawodnicy więksi, silniejsi i naprawdę człowiek o każdej posturze właściwie znajdzie tutaj dla siebie miejsce i pozycję. Jakie są te role na boisku? To trzeba zacząć od tego, że... To tak jeszcze trochę a propos tego, czym jest futbol, tak? Jasne, no to... Tak, trzeba zacząć od tego, że jest kilka formacji.
jest formacja, dwie podstawowe, to jest formacja ataku, gdzie jednocześnie gra na boisku 11 osób, formacja obrony też 11 osób i wszystkie special teamy, w których w każdym też jest po 11 osób, tak? To są teamy, które kopią piłkę, które odbierają takie kopnięcia, czyli tych formacji jest dużo i w każdej jest, tak jak wspomniałem, 11 osób i każdy tam ma swoją rolę, tak? Ci najwięksi, którzy stoją w linii wznowienia, czyli tak jak się zaczyna akcja futbolowa, ci, którzy od razu się ze sobą ścierają, to są liniowi i tam faktycznie szukamy zawsze osób możliwie dużych i możliwie jak najsilniejszych. Natomiast cała reszta, tutaj już każdy ma swoje dokładnie określone role do odegrania na boisku. Jeden odbiera piłkę, którą dostaje do ręki, musi z nią przebiec jak najdalej, jednocześnie przy okazji nie dać się zabić najlepiej po drodze, a już na pewno nie dać się zatrzymać. Bywa niebezpiecznie. Zdarza się. A kontuzje mocne? No, staram się nie mówić o tym, ale no zdarzają się, kurczę, w każdym sporcie zdarzają się kontuzje. Czyli nie dla mięczaków. No trzeba mieć charakter, tak, i to jest główne wymaganie, tak? Trzeba mieć trochę silnej woli, trochę samozaparcia, żeby trenować. My to trenujemy z pasji wszyscy i to jest faktycznie nasza pasja, która pochłania dużą część życia, więc trzeba, na to trzeba być gotowym i trzeba mieć właśnie tyle zaparcia, żeby dać z tym radę, bo gramy za uśmiech tak naprawdę i jeszcze sporo do tego dokładamy. Na razie. Na razie. Miejmy nadzieję, tak, że to się zmieni. No, za mojego życia już pewnie nie. A twoja rola na boisku w takim razie, jeżeli mówimy o tych różnych teamach i różnych zadaniach? Ja jestem ofensywnym liniowym, tak jak kolega tutaj. A ty też ofensywny? Gram w dwie strony. Zależy jaka formacja mi potrzebuje, tam po prostu staję. Głównie właśnie w sumie obok Bartka. Formacja ofensywna, gramy ramię w ramię, więc cały czas razem na boisku. Jeżeli potrzebny jestem w formacji defensywnej, że są jakieś kontuzje, zmęczeni zawodnicy, to wchodzę też tam. To zależy od właśnie meczu, od siły zawodników, od kontuzji, że coś właśnie wyniknie w czasie meczu, no to wtedy ja tam swoją skromną osobą muszę nadrabiać luki. No i w sumie to są moje dwie pozycje główne. Nie ma więcej. Wiadomo, jestem większy niż reszta, więc dużo nie biegam. Moim zadaniem jest chronić rozgrywającego, chronić zawodników z piłką, żeby oni ugrali jak najwięcej yardów. A ty? Defensywny liniowy i moim zadaniem jest przejść właśnie takich ludzi jak Ciuchcia. Tak. Ale jeszcze nigdy mu się nie udało. No ale wszystko przede mną. Tak, próbuję cały czas. I dopaść rozgrywającego. Czyli generalnie jest tak, że z tych wszystkich teamów, w momencie kiedy macie mecz, poszczególni zawodnicy wychodzą na boisko, tak? Tak jest. W idealnym świecie powinno być tak, że każda z tych formacji, no, każdą z tych formacji tworzą inni zawodnicy. Czyli zawodnicy, którzy grają w ataku, jak gra obrona, schodzą, odpoczywają. Niestety nasz okrojony i dosyć wąski skład, wąski nawet w stosunku do innych drużyn z naszej ligi, no nie pozwala nam na to, dlatego czasami zawodnicy muszą grać w kilku formacjach, nie mając odpoczynku. A tutaj warto wspomnieć, że mecz trwa 3 godziny, także jest to dosyć solidny wysiłek. A ile was teraz jest? Ile jest was w drużynie aktywnie rozgrywających? Niecałe 40 osób, tak? No nie licząc nowych zawodników z ostatniej rekrutacji, no oni dopiero się wdrażają, także no w tym sezonie nie wykluczamy tego oczywiście, ale jest mała szansa, że pojawią się na boisku. No właśnie, bo całkiem niedawno zakończył się taki, można powiedzieć, pierwszy etap naboru. Powiedzcie mi, na czym polegał ten nabór? Co trzeba było zrobić? Jakie warunki spełnić? I ile osób się zgłosiło i ile zostało? Przede wszystkim nabór u nas jest cały czas właściwie. Na każdy nasz trening można się zgłosić, zdobyć informacje na temat drużyny. Zapraszamy jak najbardziej. Ale co jakiś czas faktycznie jest taka bardziej zorganizowana akcja, przy której rekrutujemy zawodników. Wtedy... Gdzie szukać tych informacji na temat tego, że wy rekrutujecie? Poza waszą stroną, czy one się jeszcze gdzieś pojawiają? No staramy się, żeby pojawiły się wszędzie. Z reguły jest to gdzieś w radiu, w jakiejś lokalnej telewizji, w prasie, ale głównie jednak najbardziej aktualne i najwięcej informacji to jest nasz fanpage na Facebooku. Warto dodać, że od dzisiaj te informacje będą pojawiały się także u nas regularnie, jak również wszystkie informacje dotyczące meczy Wilków Łódzkich, ich działań.
i wszystkiego, co za tym idzie. Bo trzeba wspomnieć też o tym, że wy generalnie bardzo aktywnie pokazujecie się nie tylko na meczach, ale również na przeróżnych prezentacjach, pokazach. Robicie to po to, żeby się zareklamować, żeby ściągnąć swoją publikę. Czy jeszcze jakiś inny cel temu przyświeca? Nie tylko. Mogę? Jasne. Nie tylko. No, mieliśmy swoje akcje na przykład przed świętami, kiedy chcieliśmy troszeczkę rozmaicić czas na przykład dzieciakom ze szpitala na Spornej, gdzie przyszliśmy, po prostu porozmawialiśmy z tymi dzieciakami, prosiliśmy sobie zdjęcia. Czyli akcje charytatywne też są i tak. To jest stały punkt waszej działalności. Tak, tak. Pokazujemy. Macie swoich własnych podopiecznych, prawda? Czy my odwiedzamy, jeżeli współpracujemy bardzo mocno z Fundacją Krwinka. Jeżeli ona nas potrzebuje do właśnie akcji, gdzie po prostu możemy urozmaicić czas dzieciakom, to my tam przychodzimy. Jeżeli jest właśnie potrzeba zbierania pieniędzy dla dzieciaków, też staramy się im pomagać. No, nie jesteśmy w stanie samemu dać tych pieniędzy, ale swoją obecnością, jakąś animacją, zabawą, pokazywaniem siebie, no, staramy się pomóc, tak? Wiadomo, te dzieci w szpitalu też niestety mają troszeczkę ciężko, więc po prostu przyszliśmy z czymś nowym, tak? Druga akcja, którą promujemy, to są Moto Mikołaje, gdzie właśnie z Forum Łódzkich Motocyklistów odwiedzaliśmy domy dziecka, tak? Tak, tam was widziałam, bo też tam była. Tak było. Jako reniferek. No i co? Ale poza tym są też właśnie takie akcje, na przykład jak te rozgrywki w manufakturze, które się jakiś czas temu odbywały. Takie, gdzie po prostu pokazujecie siebie, żebyście byli widoczni, prawda? Czy to na przykład pomaga wam w pozyskiwaniu sponsoringu, w tym, żeby o was ktoś jeszcze napisał, powiedział, żebyście się rozwijali po prostu? To zaraz o sponsoringu. Natomiast takie akcje, jak chociażby ta akcja w manufakturze, gdzie prezentowaliśmy futbol flagowy, one mają jeden główny cel i temu służą. To chodzi ogólnie o rozpowszechnianie futbolu. A jeśli chodzi w ogóle o futbol flagowy, to chcemy jak najbardziej pokazać, że to jest odmiana niekontaktowa, gdzie nie gra się bez kontaktu, gdzie gra się bez sprzętu, bez kasków i mogą w nią grać wszyscy, a przede wszystkim zachęcamy najmłodszych, bo to jest rewelacyjna forma aktywności ruchowej. A macie jakąś drużynę maluchów, juniorów? Jeszcze nie, ale myślę, że w przyszłym sezonie już juniorzy będą działać aktywnie, być może nawet wystartuje druga drużyna wilków juniorów właśnie w lidze, także no w tej chwili mamy bardzo, bardzo dużo meczów, jeden po drugim, teraz 3 tygodnie z rzędu, 3 weekendy mamy mecz, więc no nie ma po prostu czasu na to wszystko. Ale sezon się kończy latem już, także do następnego sezonu będzie sporo czasu i myślę, że to ruszy. Zima, tak. Ale trenujecie? Trenujemy oczywiście. No to w tym sporcie się trenuje większość roku po to, żeby te parę miesięcy pograć, tak? No inaczej się nie da tego zrobić. Tutaj na Werze i gdzie jeszcze was można zobaczyć? W ogóle można przyjść na przykład na wasz trening? Jak najbardziej. Sobie. W tej chwili czwartkowe treningi są tutaj w Wera Sport na Siewnej. Od 19 do 21. Wtorek to jest od 20 do 22. To jest Orlik przy ulicy Rysowniczej. I sobota, tutaj prawdopodobnie będą jeszcze zmiany, ale w tej chwili to jest ulica Łaskowice, to jest park nad Nerem, jak się nie mylę. Tak. Park nad Nerem. A Atlas Arena, bo czytałam, że coś z Atlas Arena miał. Nie, to był tylko dowcip na prymis, ale faktycznie sporo osób od tamtej pory o to pyta, także chyba dowcip się udał. Słuchajcie, a jak po tym ostatnim meczu Fabianickim z Crusaderami wasze nastroje? Czy one tam wam mocno opadły, czy też wręcz odwrotnie jesteście bojowo nastawieni, bo w niedzielę gracie, można powiedzieć, rewanżowy mecz, tak? Na stadionie warszawskim, na Pradze. Północ? Czy południe? Nie wiem. Ja nie pamiętam, sorry. Ja też nie. Sprawdzałam, ale nie pamiętam. W każdym razie, rewanżujecie się w Warszawie i jak do tego podchodzicie? Macie power taki, żeby im dokopać, faktycznie rozwinąć tę drużynę i pokazać, że to 30 do 8 to jednak nic nie znaczyło i to było chwilowe? Myślimy, że tak. Niestety, no nam... Ja wiem, że tak. Mam takie przeświadczenie, że czasami, jeżeli nie skupimy się na grze, nie dogramy, to nam przeciwnik nie jest potrzebny, żeby przegrać. Po prostu przegrywam ze swoimi słabościami, niedograniami. I chęci są, czasami to nie wychodzi. Jak ktoś oglądał mecz, widział, że wszystko szło nieźle. Mocny błąd, po którym straciliśmy 6 punktów.
potem już kaskada następnych błędów, no i niestety ciężko to było odrobić. No do Warszawy jedziemy skupieni, tak jak widać chłopaki trenują, formacje specjalne, cały czas ostry trening, tak? Cały czas się zgrywamy. Fizycznie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani właśnie dzięki Werze, dzięki temu, że mieliśmy tutaj obieg dostępny, bardzo dobrze przystosowany do tego, więc naprawdę fizycznie jesteśmy przygotowani, troszeczkę mniej tego do grania, dlatego właśnie to szlifujemy. No i oczywiście nastawienie bardzo na wygraną. To od tego zależy. A psychicznie jak wy się przygotowujecie? No bo fizycznie to wiadomo, trening, biegacie, rzucacie, marujecie się, a psychicznie macie jakieś sposoby, które wykorzystujecie grupowo, czy też pojedynczo coś stosujecie, jak to wygląda? A mnie to na przykład interesuje. Jak znaczy, duży chłop, co on robi ze swoją psychiką, poza tym, że mówi sobie, pójdę, wygram, dam radę. Czy jeszcze coś jeszcze stosujecie poza tym? Ja myślę, że ten sport determinuje już tutaj pewnego rodzaju osobowości i pewnego rodzaju charaktery, więc jeżeli ktoś się decyduje na sport tak mocno kontaktowy, to chyba nie musi już nic robić. On po prostu jedzie na spotkanie, żeby wygrać. No, po to trenuje i po to jedzie na mecz. Także nie musi się jakoś specjalnie mobilizować chyba do tego. Tak ja myślę. Czy wiadomo, jesteśmy, tak powiem, taką małą rodziną. Tu zawsze się śmiejemy, że w normalnych warunkach życiowych nigdy byśmy się nie spotkali. Czyli co, ale przyjaźnie się zawiązują, rozumiem. Tak. No niestety, nie zawsze przyjaźnie. Przyjaźnie tak, ale nie ukrywajmy, że stoimy, że tak powiem, na przykład w linii, jeden obok drugiego i każdy kryje swoje plecy. Jeżeli byśmy się nie lubili, ta gra na pewno by nie wychodziła, tak? Każdy ufa drugiemu zawodnikowi i wiemy, że jeżeli któryś z nas coś zawali, któryś z naszych kolegów może po prostu trafić do szpitala, tak? Więc to jest ciężki sport, bardzo wymagający, każdy ma zrobić swoją rzecz, dlatego właśnie stoimy za sobą murem jak rodzina. Czyli śmiało można powiedzieć, że jest to kolejna dyscyplina, gdzie liczy się nie tylko fizyczność, ale także bazuje to na emocjach. Tak, na zaufaniu. Na zaufaniu. Na zaufaniu na pewno. Tylko mogę wam życzyć. Wygranych, samych wygranych. Samych wygranych. Pieniędzy. Pieniędzy, sponsorów, tak? Tak, mobilizujcie się ludzie, bo naprawdę, kurczę, drużyna w województwie łódzkim, oni muszą wygrywać, pomóżcie im, jeżeli możecie. A ty jeszcze chciałeś coś dodać? Mów. Nie, już myślę, że wszystko, tak? Jeżeli chodzi o sponsorów, wiadomo, nikt nie chce, chcemy dużo, tak? Nie chcemy dużo, fajnie jak na przykład ktoś nam pomógł właśnie w znalezieniu boiska, w takich rzeczach prostych, prozaicznych, żebyśmy mieli swoje miejsce rozpoznawalne, gdzie możemy się zatrzymać, gdzie każdy wie, że tam trenują Wilki Łódzkie i fajnie było mieć takie miejsce, czy to będzie boisko, czy jakiś stadion. Mam nadzieję, że czyli w końcu... szukamy zarówno wśród firm i osób prywatnych, jak i wśród klubów sportowych, które mogą wam udostępnić na przykład boisko, żebyście jak mogli z niego na stałe generalnie korzystać. My jesteśmy praktycznie pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia, wszystko robimy własnym sumptem, więc każda pomoc zawsze nam się chętnie, każdą pomoc chętnie przyjmiemy i od nikogo się nie odwracamy, współpracujemy już z wieloma podmiotami. Natomiast faktycznie nie mamy sponsora głównego i takiego cały czas szukamy i byłoby bardzo sympatycznie, gdyby to wreszcie się udało. Czyli zapraszamy kogoś, kto chciałby się pochwalić własną drużyną. Dokładnie tak. I tego wam życzę i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy serdecznie.